Dzień dobry. Jako ludzie jesteśmy zróżnicowani pod wieloma względami, na przykład wyglądu, charakteru, stylu życia. I to jest wspaniałe, bo jakże nudne byłoby, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Jakkolwiek taka różnorodność wśród ludzi przyczynia się do zróżnicowanej odpowiedzi na leki wśród pacjentów. To znaczy, pacjenci z tą samą chorobą reagują w odmienny sposób na identyczne leczenie. Możliwe konsekwencje braku odpowiedniej, to znaczy korzystnej odpowiedzi pacjenta na lek to na przykład postęp choroby, niepotrzebne potencjalne skutki uboczne leku, niepotrzebne obciążenie wątroby, która jest miejscem metabolizmu leków, niepotrzebnie wydane pieniądze na lek, który nie działa i stracony czas. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie medycyny spersonalizowanej, czyli leczenia indywidualnie dopasowanego do pacjenta. Jednak medycyna spersonalizowana potrzebuje odpowiednich narzędzi. Jednym z takich potencjalnych narzędzi są organoidy. Co to są organoidy? Organoidy można określić jako miniaturowe narządy, które są hodowane w laboratorium. Organoidy są przykładem hodowli trójwymiarowych. Tutaj chciałam nadmienić, że w przeszłości bardzo powszechnie stosowane do testowania leków były hodowle dwuwymiarowe, czyli hodowle, w których komórki przylegają do dna plastikowej szalki. Natomiast hodowle trójwymiarowe, w których komórki znajdują się w specjalnym żelu, bardziej przypominają warunki, które panują w naszym organizmie. Hodowle dwuwymiarowe, 2D, charakteryzują się homogennością komórek w przeciwieństwie do hodowli trójwymiarowych, 3D, w których komórki są heterogenne, podobnie jak w tkankach naszego organizmu. Ponadto w hodowlach dwuwymiarowych adhezja, czyli przyczepianie się komórek, następuje w zasadzie do plastiku, czyli są to sztuczne warunki hodowli. W przeciwieństwie w hodowlach trójwymiarowych komórki wchodzą w interakcję ze składnikami macierzy pozakomórkowej. Co to jest macierz pozakomórkowa? Jest to substancja, która znajduje się pomiędzy komórkami w organizmie. Składnikami takiej substancji na przykład jest białko kolagen i właśnie w hodowlach trójwymiarowych jest to zapewnione, a w hodowlach dwuwymiarowych nie. Ponadto hodowle dwuwymiarowe charakteryzują się niedokładnym odtworzeniem fenotypowym i genetycznym guza nowotworowego, natomiast w hodowlach trójwymiarowych to odtworzenie jest dużo lepsze i dużo bardziej przypomina to, co panuje w organizmie. Zakładanie hodowli organoidów odbywa się poprzez izolację komórek z konkretnego narządu lub tkanki. Następnie wyizolowane komórki są hodowane w szalkach w warunkach trójwymiarowych. Warunki trójwymiarowe są możliwe dzięki umieszczeniu komórek w specjalnym żelu o nazwie Matrigel, który zapewnia organoidom rusztowanie. Do tego konieczne jest dodanie pożywki, która dostarcza hodowanym komórkom substancji odżywczych. Jak wyglądają organoidy? Organoidy można obserwować używając mikroskopu. W zależności od narządu, z jakiego pochodzą, mogą przybierać różne kształty. Do obserwacji i analiz organoidów można stosować różnego rodzaju barwienia. Bardzo ważnym osiągnięciem w naukach biomedycznych była optymalizacja procesu izolacji komórek i warunków hodowli, aby możliwa była hodowla organoidów ludzkich wyprowadzonych z tkanek chorobowo zmienionych, na przykład z guzów nowotworowych. Ludzkie organoidy nowotworowe definiuje się jako hodowlę organoidów z tkanek ludzkich wyprowadzone z guzów nowotworowych usuniętych chirurgicznie, biopsji. Biopsja to pobranie małego skrawka tkanki od pacjenta, na przykład w celu diagnozy choroby, i taki skrawek tkanki jest bardzo mały, ma wielkość kilku milimetrów. Poza tym organoidy mogą być wyprowadzone z krążących komórek nowotworowych, Co to jest? Są to komórki nowotworowe, które odczepiły się od guza nowotworowego i pływają w naczyniach krwionośnych. Takie ludzkie organoidy mogą być poddane testom genetycznym, sekwencjonowaniu DNA i procesowi testowania odpowiedzi na leki. Dzięki temu może być przewidziana odpowiedź na leki, opierając się na badaniach na komórkach pochodzących od konkretnego pacjenta. W tej kwestii obiecujące wydają się wyniki z badań dotyczących testowania odpowiedzi na chemioterapię i radiochemioterapię na ludzkich organoidach. Odpowiedź pacjenta na inne leki przeciwnowotworowe jest aktualnie testowana w ośrodkach medycznych na całym świecie. Chciałam podać przykład z testowania leków na ludzkich organoidach nowotworowych. Organoidy były naświetlane lub potraktowane lekiem chemioterapeutycznym i badano wielkość organoidu. Na wykresie po lewej stronie widzimy, że przy zastosowaniu naświetlania, jak i chemioterapii, organoidy przestały rosnąć, sugerując korzystną odpowiedź na leczenie. Na wykresie po prawej stronie naświetlane organoidy nadal rosły, a zastosowanie chemioterapii tylko tymczasowo zredukowało wielkość organoidów. Później organoidy zaczęły z powrotem rosnąć, czyli ani radioterapia, ani chemioterapia nie przyniosły korzyści. Dokładność, z jaką ludzkie organoidy nowotworowe mogą przewidzieć odpowiedź pacjenta na leczenie, w tej publikacji oszacowano na 84%. Jeszcze krótko chciałam omówić korzyści, ograniczenia oraz wyzwania na drodze wprowadzenia organoidów jako narzędzi do testowania leków dla poszczególnych pacjentów. Korzyści związane z ludzkimi organoidami są następujące. Organoidy prawie wiernie odzwierciedlają fizjologię tkanki, z której są wyprowadzone. Poza tym hodowle organoidów mogą być wyprowadzone w krótkim czasie oraz mogą służyć do testowania leków na dużą skalę. Jednym z ograniczeń jest to, że są trudności w rekonstrukcji mikrośrodowiska nowotworowego. Co to jest mikrośrodowisko nowotworowe? Jest to otoczenie komórek nowotworowych i na to otoczenie składają się różnego rodzaju zdrowe komórki, np. komórki immunologiczne i fibroblasty. Wyzwania są następujące. W niektórych przypadkach jest niski współczynnik sukcesu wyprowadzenia hodowli organoidów z tkanki pacjenta, np. w przypadku biopsji, ponieważ jest to bardzo mały skrawek tkanki. Poza tym wyzwaniem są dosyć wysokie koszty, te hodowle są drogie i brak zoptymalizowanego zestawu leków do testowania dla poszczególnych typów nowotworów. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że na świecie istnieją banki organoidów. Na przykład taki bank istnieje w Holandii i w Kanadzie. Co ciekawe, banki te zawierają informacje dotyczące charakterystyki organoidów, na przykład sekwencjonowanie DNA, sekwencjonowanie RNA oraz informacje dotyczące nowotworów, z których hodowle organoidów zostały wyprowadzone. Niewątpliwie ważnym krokiem w naukach biomedycznych w naszym kraju byłoby zorganizowanie takiego banku organoidów. Podsumowując, u pacjentów z tą samą chorobą obserwuje się zróżnicowaną odpowiedź na ten sam lek. Hodowle organoidów mogą być wyprowadzone z tkanki chorobowo zmienionej, np. guza nowotworowego. Ostatnie wyniki badań sugerują, że dzięki hodowlom organoidów można przewidzieć odpowiedź pacjenta na chemioterapię i radiochemioterapię. W przyszłości organoidy mogą stać się jednym z kluczowych narzędzi medycyny spersonalizowanej w leczeniu chorób nowotworowych. Dziękuję za uwagę.